Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i ciekawe pytanie dotyczące książeczki zdrowia zadała mi Monika. Czy przed przyjęciem do nowej pracy muszę jeszcze raz poddać się badaniom lekarskim do przedłużenia książeczki sanepidowskiej? Czyli klasyczna sytuacja nowej pracy, starej książeczki i badań lekarskich lub nie do tej książeczki. Dokładne zapytanie tej internautki. Proszę o odpowiedź. Mam książeczkę z badaniami na nosicielstwo wyrobioną w 2001 roku. Podobno te badania robi się tylko raz w życiu. Ostatnia wizyta u lekarza medycyny pracy na przedłużenie tej książeczki była we wrześniu 2007 roku. Teraz mam jeszcze dodatkową pracę, w której wymagają aktualnej książeczki sanepidu. No i czy ta moja książeczka jest aktualna? Natomiast jeżeli nie, to znaczy jeśli muszę się udać na wizytę do lekarza medycyny pracy, to czy pracodawca może ode mnie wymagać, nie dając skierowania i nie zwracając kosztów wizyty lekarskiej i tych badań? I czy w ogóle można iść na wizytę do lekarza medycyny pracy bez skierowania? Parę pytań, parę wątpliwości i postaram się jakoś to w miarę systematycznie odpowiedzieć. I niestety przed przyjęciem do nowej pracy, powtarzam, przed przyjęciem do nowej pracy obowiązuje badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych. No teoretycznie pracodawca powinien tutaj wystawić skierowanie, no i następnie zwrócić oczywiście poniesione przez tutaj panią koszty. Natomiast w praktyce, jeżeli jesteśmy dopiero kandydatem do pracy, często stawia się posiadanie aktualnie podbitej książeczki jako taki wstępny wymóg do zatrudnienia. No i no, trudno się do tego przyczepić, bo sprawa jest bardzo jasna po zatrudnieniu, kiedy pracodawca musi zapłacić z mocy prawa. Natomiast przed przyjęciem do pracy no, może być to podciągane czy podciągnięte jako takie sprawdzanie kwalifikacji czy coś w tym stylu. Natomiast do samego podbicia książeczki to skierowanie nie jest wymagane. Natomiast kiedy musimy mieć skierowanie? Kiedy lekarz wystawia jednocześnie orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych i wtedy on pisze to orzeczenie dla konkretnego zakładu pracy. No, oczywiście skierowanie bezwarunkowo jest wymagane do badań wynikających z kodeksu pracy. Tutaj pracodawca płaci za wszystko, niezależnie od tej sytuacji, czy jesteśmy kandydatem do pracy, czy nie jesteśmy. Natomiast, powtarzam, jest to zupełnie inne zagadnienie, nie mające nic wspólnego z przedłużaniem książeczki zdrowia. Także to są badania profilaktyczne do pracy, badania wstępne do pracy, wynikające z kodeksu pracy. No cóż, trochę przydługawe wideo, natomiast jeżeli zainteresował Cię ten temat, zapraszam tutaj do komentarzy na mojej stronie internetowej. Możesz również skomentować to konkretne wideo, robiąc poniżej wpis do tego filmu. Także strona internetowa tutaj, wideo skomentuj tutaj na dole. Mówił Twój Darek Kraśnicki z Wrocławia.